Cześć, witam na kanale Mąż przy garach, z tej strony Krzysztof. Dzisiaj kontynuujemy serię meczowych przekąsek. Zaserwujemy nachosy, czyli uniwersalny meksykański klasyk z chipsów z tortilli. Doładujemy je dodatkami takimi jak ser, sos z mięsa i fasoli oraz uprzednio przygotowane pico de gallo i guacamole. Jest to świetny sposób na spędzenie czasu z przyjaciółmi przy dobrym jedzeniu. I jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszej uczty rozpoczniemy od chipsów, na których ułożymy dodatki. Możecie je spokojnie kupić gotowe, ale ja biorę 4 tortille, które przekrajam na pół, potem w ćwiartki, ósemki, a te na końcu jeszcze mniej więcej na pół. Tak przygotowane kawałki rozkładam równo na papierze do pieczenia, ponieważ będę je później podpiekać. Kiedy tortille są przygotowane, zabieramy się za warzywa. Pół czerwonej cebuli kroimy w drobną kostkę i na chwilę odstawiamy. Teraz zajmiemy się czerwoną fasolą. U mnie z puszki, którą musimy rozgnieść do konsystencji pasty. Polecam robić to w jakiejś dużej, solidnej misce lub robocie kuchennym. Ułatwi Wam to zachowanie czystości w kuchni. Nie ukrywam, że u mnie nie poszło tak łatwo i między ujęciami musiałem sprzątać podłogę. Tak to jest, jak się wpuści faceta do kuchni. Kiedy fasola ma już konsystencję pasty, przenosimy się na kuchenkę. Na patelni rozgrzewamy odrobinę oliwy i wrzucamy na nią cebulę. Smażymy ją tak długo, aż zmięknie i nabierze złotego koloru. Kiedy cebula jest ładnie skarmelizowana, dorzucamy do niej naszą rozgniecioną fasolę. Rozdzielamy ją na mniejsze części i podsmażamy przez parę minut. Doprawiamy solą i oregano i dokładnie mieszamy. Na końcu podlewamy całość wodą, około 100-150 ml i gotujemy przez 3-4 minuty, aż uzyskamy kremowy sos. Po tym czasie ściągamy patelnię z ognia. Teraz jest dobry moment na wrzucenie tortilli do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni z termoobiegiem na 15 minut. Następnie zaczynamy działać z mięsem. Na dużej patelni rozgrzewamy oliwę i dodajemy mieloną wołowinę. Staramy się rozdrobnić ją najbardziej jak to tylko możliwe, żeby szybko się obrobiła. Mięso smażymy przez kilka minut do momentu, aż będzie ładnie zarumienione. Pełną listę składników i przepis znajdziecie jak zawsze w linku w opisie. W tym momencie wyciągamy wołowinę z patelni i odlewamy nadmiar tłuszczu, który wytrącił się z mięsa. Kiedy pozbyliśmy się tłuszczu, ponownie wrzucamy na patelnię mięso i możemy zacząć je przyprawiać. Do wołowiny dodajemy sól, granulowany czosnek, kmin rzymski, pieprz kajen, pieprz czarny, granulowaną cebulę, oregano i chili. Całość dokładnie mieszamy. Teraz możemy dodać nasz krem z fasoli i dokładnie połączyć go z mięsem. Jeżeli sos jest zbyt gęsty, możemy podlać go odrobiną wody, żeby rozluźnić konsystencję. Ważne jest tylko, żeby nie był zbyt lejący. Wtedy nasze nachosy mogą stać się zbyt wilgotne i wiotkie. Po dzisiejszym skomplikowanym przepisie w kolejnym filmie pójdziemy trochę na skróty. Przygotujemy naleśniki idealne dla osób, które nie lubią długo stać przy patelni. Już teraz gorąco zapraszam. Nasze chipsy z tortilli wyciągamy z piekarnika i przekładamy je do żaroodpornego naczynia, w którym będziemy je podawać. Posypujemy je połową przygotowanego sera i ponownie wkładamy do piekarnika grzejącego w funkcji grill na 3-4 minuty. Na tym etapie chcemy już tylko roztopić ser. Kiedy ten jest już rozpuszczony, możemy zacząć wykańczać naszą meksykańską ucztę. Na chipsy wykładamy nasz sos mięsno-fasolowy i równo rozprowadzamy po prawie całej powierzchni chipsów.
Na wierzch wykładamy kilka plasterków marynowanego jalapeno i posypujemy całość resztą startego sera, który powinien bez problemu zacząć się topić od temperatury sosu. Pozostaje nam jedynie wykończyć nasze nachosy dodatkami. Wzdłuż dłuższej krawędzi układamy na wierzchu domową salsę pomidorową pico de gallo. Po drugiej stronie układamy pas domowego guacamole, czyli pasty z awokado. W tak powstały na środku rowek wykładamy kwaśną śmietanę i nasza uczta jest gotowa. Podajemy od razu na ciepło. Gwarantuję Wam, że ten przepis trafi w gusta nie tylko fanów meksykańskiego jedzenia. Cudownie chrupiące chipsy z tortilli w połączeniu z aromatycznym mięsnym sosem, lekko grzejącymi papryczkami jalapeno i pico de gallo sprawiają, że można się poczuć, jakbyśmy byli w Meksyku. Całość balansowana jest przez delikatne guacamole i śmietanę. Po prostu niebo w gębie. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie są Wasze ulubione dania z kuchni meksykańskiej. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!